Rosjanie się mobilizują, szykują się na długą wojnę. To jest dopiero początek wielkich wojen napoleońskich. Czasami jest potrzebny wielki kryzys, nie? Żeby naprawdę coś zmienić. Może być tak, że Rosjanie anektują Białoruś. Musimy mieć zdolność odpowiedzenia wet za wet. Ząb za ząb. Nie próbuj nawet, bo możemy się przyładować bronią jądrową. Wojna może być, ale nie sądzę, żeby Chińczycy zaatakowali Tajwan. Jesteśmy w trakcie skalowalnej wojny światowej. Ta wojna ujawniła absolutny spór na temat tego, czym jest Rosja dla Unii. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Jacek Bartosiak, prawnik i publicysta zajmujący się geopolityką i strategią. Założyciel think tanku Strategy and Future. Autor książki Najlepsze miejsce na świecie. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś będzie temat wojenny, temat tego, co się dzieje na świecie, co się może wydarzyć w najbliższym czasie na świecie, dlatego jest z nami po raz drugi człowiek, który na geopolityce, na strategii, na tym, co się właśnie na świecie dzieje, zjadł zęby, no i tym się dzisiaj z nami podzieli, dr Jacek Bartosiak. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Rok temu, jak się spotkaliśmy, to atmosfera była gęsta, w sensie takim, że bardzo pesymistycznie byłeś nastawiony do tego, co przed nami. Teraz ktoś, kto jest laikiem, czyli na przykład ja, patrząc na doniesienia medialne, no bo to jest jedyne źródło wiedzy przeciętnego człowieka o wojnie, no to ma już takie podejście, że może nie jest tak źle, jak mogłoby być. Że jakoś ci Ukraińcy sobie tam radzą, no nie wiadomo ostatecznie jak, no ale na pewno lepiej niż było założone pierwotnie. Jakoś ten Zachód się tam trzyma w miarę, przynajmniej udaje, że się trzyma w miarę razem i te czołgi jakoś tam dojeżdżają gdzieś tam, że to widmo, które rok temu wydawało się takie, że no, czy Polska będzie następna, oddala się, ale czy to jest uprawniony optymizm? Ja zapytam, czy to może jest takie myślenie bardziej życzeniowe? Z punktu widzenia Polski sytuacja jest na pewno lepsza niż gdy wtedy rozmawialiśmy. Tak? Sytuacja wówczas gęstniała. Rosjanie wysuwali żądania, mieli poczucie przewagi wojskowej i właściwie to taki młotek czy siekiera nad głową Polski wisiała. Jeżeli nawet nie wojenna, chociaż to też mogło to być, bo gdyby Rosjanie zajęli Kijów, postawiliby dalej ultimatum, że ma być tak, jak oni chcą, urządzony porządek polityczny w Europie Środkowo-Wschodniej, bo de facto do tego się sprowadzały ich żądania, gdy rozmawialiśmy wtedy. No i wyglądało, że mają przewagę wojskową i oni byli przekonani sami, że mają przewagę wojskową. I Amerykanie mieli takie przekonanie, dlatego nie było wojska amerykańskiego na Ukrainie. No to mogliby zażądać i moglibyśmy się znaleźć w takiej strefie, no po prostu wojennej, czy wręcz mogliby wobec nas czegoś żądać. Zwycięstwo armii ukraińskiej pod Kijowem uratowało nam skórę. Natomiast sytuacja oczywiście jeszcze nie jest skończona. Rosjanie się mobilizują, szykują się na długą wojnę. To jest dopiero początek wielkich wojen napoleońskich w XXI wieku. Oto na jakich zasadach funkcjonuje świat. No i Rosjanie w tej chwili nawet przeprowadzają de facto ukrytą mobilizację, szykują się na długie rozdanie. Nikt nie wie, jakie są zdolności przemysłowe. Faktem jest, że Rosjanie ponieśli sporo porażek. Armia ukraińska przede wszystkim ze względu na morale sobie dużo lepiej radzi niż każdy myślał, w tym ja. Tak. I no, 23 rok będzie dla tej wojny kluczowy. Natomiast nasi decydenci, to słuchacze dobrze wiedzieli, nasi decydenci w rządzie absolutnie nie są optymistami i uważają, że jest bardzo duża szansa, że Polska będzie w wojnie w ciągu 10 lat. Bo Rosjanie historycznie tak zwanych wojen systemowych, czyli uczestniczenia w walce o nowe rozdanie porządku światowego, a tak jest mniej więcej raz na 100 lat się odbywa, Rosjanie nie odpuszczają i często przegrywają na początku. Wojny napoleońskie przegrywali na początku, były kolejne rozejmy jak w Tylży, a potem było zwycięstwo 1812 roku i byli w Paryżu potem. I to samo było przecież w II wojnie światowej, także Rosjanie nie mają krótkich wojen. No i kierownictwo państwa polskiego się też na to przygotowuje, stąd te zbrojenia, stąd mowa o modernizacji wojska, stąd rozbudowa wojska. Można dyskutować, czy jest słuszny kierunek, czy nie, ale tak mają. No i też mówi się, że dyskutuje się na temat poboru powszechnego, tak? Przywrócenie poboru w Wojsku Polskim po wyborach jesiennych, więc do Wojska Polskiego. Zobaczymy.
jak to się potoczy. No to teraz tak, bo zaczepiając się może tych optymistycznych nut, że tak powiem, najlepsze miejsce na świecie. Taki tytuł ma twoja książka, której jeszcze fizycznie nie ma, a już jest na liście bestsellerów Empiku. Także również tutaj ją pokażemy w tym miejscu i zachęcimy do lektury, bo myślę, że będzie to równie przebojowa pozycja jak poprzednie twoje dzieła. Natomiast to by kazało zapytać się od razu, no bo jak rozumiem, tytuł zmierza do tego, gdzie my jesteśmy, tak? To nie jest książka o Arabii Saudyjskiej, tylko o Polsce, więc czemu tak przekorny tytuł, można by powiedzieć, w czasach, kiedy właśnie no, tutaj u bram, może już nie, jeszcze nie, ale jednak stoi ktoś, kto by chciał nam tutaj mocno pomieszać. No, dziękuję, że podniosłeś kwestię książki. Rzeczywiście jestem świeżo po wynikach. Jest druga na pozycji bestsellerów w Empiku. Po weekendzie właściwie zaledwie, tak? Jest przed sprzedaży, no nie jest jeszcze fizycznie, będzie w marcu. A zatem dziękuję też wszystkim Państwu za to, że kupiliście, zaufaliście i zachęcam. Mam nadzieję też, że książka będzie najmocniejsza z moich książek i najbardziej czytaną, dlatego że nie dotyczy tylko ścisłej strategii, wojny, przewidywania przyszłości, ale też nie cofaj się przed oceną, jak działa system publiczny w obliczu zagrożenia wojną, z którym miałem do czynienia. I bardzo dużo jest na temat mojej oceny tego, jak działa państwo polskie. Będziecie państwo w szoku czasami, jak działa. Będziecie absolutnie zaskoczeni. Czeka w książce bardzo dużo niespodzianek. Wydaje mi się, że będzie bardzo głośno o tej książce również z tego powodu. Dlatego, że wreszcie czas na podjęcie poważnej debaty na temat paradygmatu, czyli jak gdyby na jakich zasadach funkcjonuje system publiczny państwa polskiego, również w kontekście bezpieczeństwa i jak wiele trzeba zrobić, żeby to mogło być kiedyś to najlepsze miejsce na świecie. Oczywiście tytuł jest przekorny, bo on mieści się w kodzie kulturowym naszym polskim, prawda? Mamy coś takiego w sobie, że kibi Polacy, gramy w piłkę, o dobra, przegrali, wiadomo, że nie wygrają, ale i tak kochamy. No coś jest takiego, prawda? I tytuł jest aspiracyjny, bo chcielibyśmy, żeby to było najlepsze miejsce na świecie, żebyśmy zarabiali, żebyśmy żyli bezpiecznie, żeby się dobrze tu żyło. I z drugiej strony wiemy, jakie są niedomagania. Jest sporo pracy do włożenia i dlatego jest taki tytuł. Natomiast też jesteśmy w bardzo ważnym momencie w historii Polski. Kończą się pewne okresy w życiu człowieka, tak? I zaczynają nowe. I to jest to samo dotyczy naszego państwa. Absolutnie system bezpieczeństwa, który holował Polskę przez ostatnie 30 lat, zapewniając otoczenie makroekonomiczne, jak i zapewniając bezpieczeństwo, mówię o Unii Europejskiej i NATO, odpada, zmienia się. Oczywiście on może zostać poprawiony. Na przykład wygrana Ukrainy, relegowanie Rosji z Europy i osłabnięcie wpływu rosyjskiego na politykę europejską da nam niesamowite szanse rozwojowe. I to może być tym bardziej najlepsze miejsce na świecie. A zatem jesteśmy na pewnym skrzyżowaniu. Stąd taki tytuł. Stąd całe te rozważania, one, tak jak powiedziałem, nie dotyczą tylko strategii, one są też próbą oceny całego systemu funkcjonowania na styku państwo i bezpieczeństwo. Tak? No to właśnie na tym styku państwa i bezpieczeństwa. Przepraszam, z wieloma przygodami osobistymi, które tam opisuję, czego nigdy nie robiłem w książkach. Tak? Mhm. No to właśnie przy tym temacie mnie bardzo zastanawia, bo o wojskowości nie wiem nic, ale wiem coś o służbie zdrowia, wiem coś o innych, czy jakieś tam doświadczenia swoje mam z różnymi instytucjami sektora publicznego. No i myślę, że mój pesymizm w tej sprawie podzieliłoby wielu Polaków, że jakby tak przeciętnemu Polakowi na ulicy powiedzieć, czy uważasz, że gdyby Polska stała się ofiarą ataku, to czy poradzilibyśmy sobie tak dobrze, jak Ukraińcy to zrobili? No to myślę, że większość osób może swoje tutaj jakieś, może zarażam swoim pesymizmem, a może nie. Wydaje mi się, że jednak większość osób by powiedziała, no marne są na to szanse i raczej u nas by się coś chyba wykoleiło. Może oni by tu jednak w 2 dni przyjechali pod Warszawę. No właśnie, sam jestem ciekawy, jak to było. Ja w książce opisuję bardzo szczególny dzień, którym był początek wojny. Ja byłem, nie chcę zdradzać szczegółów tu teraz, bo jeszcze książka nie została wydana. Natomiast tam opisuję w książce, gdzie byłem tego dnia. Byłem w bardzo szczególnym miejscu, można powiedzieć w sercu państwa polskiego, jego ważnych decyzji. I opisuję atmosferę, jaka panowała wtedy. I ona się różniła naprawdę od tego, co potem w obliczu tego, że Ukraińcy wygrali pod Kijowem, zaczęto mówić. I prawda publicznie, jak to polskie wojsko jeszcze tym bardziej by pokonało, bo takie zapanowało przekonanie, zresztą bardzo zgubne, zaraz o tym powiem,
zajęte w Polsce, że skoro Ukraińcy byli w stanie pobić, no to my to w ogóle z połową wysiłku. Bo Polacy mają coś sobie takiego, nie? Skoro Ukraińcy, którzy mają mniej pieniędzy niż my, mniejsze PKB, przepraszam, że i w ogóle jeszcze inne rzeczy, które się kojarzą, no to my to w ogóle bez wstawania, tak? Bijemy Ruski. No duży błąd jest i to też na przykład spowodowało brak głębokich reform, bo gdyby ci Ukraińcy może przegrali, to może naprawdę dokonałaby się wielka reforma wojska wraz z reformą kulturową, która jest niezbędna. O tym też jest książka w państwie polskim, na zasadach, jak funkcjonują ludzie w tym wojsko, awanse i kariery, o to też opisuje. I żeby skończyć z tym paździerzem, nie? A tymczasem ten paździerz może się utwierdza, że zajebisty jest, bo przecież Ukraińcy dają sobie radę, no to my to w ogóle, tak? Mm-hmm. I tam bardzo w dużych szczegółach, no nie chciałbym teraz aż tak zanudzać, ale opisuję, jaka jest różnica, dlaczego nie wolno tak myśleć na przykładach historycznych i tak dalej, i tak dalej. No ja na przykład spodziewałem się, że ta wojna, którą, jak pamiętasz, spodziewałem się, tak, rozmawialiśmy o tym, będzie takim momentem, który głęboko przeora i zreformuje myślenie w Polsce, zwłaszcza w reformie wojskowości, i wydaje mi się, że Ukraińcom trochę za dobrze idzie akurat pod tym względem. To dobrze, niby, że im dobrze idzie, cieszymy się z tego, tak, w tym strategicznym uczeli osobiście, ale tak z punktu widzenia potrzeby reformy czasami jest potrzebny wielki kryzys, nie, żeby naprawdę coś zmienić, i to właśnie jest w rozdziale pod tytułem, tu zachęcam, Kapitan Bomba i inni. Ma taki dla fanów serialu YouTube'owego mrugnięcie okiem, prawda? Wiem, o co chodzi. To jest właśnie opis sposobów, w jaki funkcjonuje mentalność w systemie publicznym i wojsku i na przykładach. A to teraz, jak jesteśmy przy mentalności, chciałem zapytać o mentalność taką ogólną ludzi, bo my jesteśmy w tym momencie, tak? Teraz jest pokolenie, które nie wie, co to jest świat bez internetu, to w zasadzie jest to też pokolenie, które nie wie, co to jest świat zagrożenia, utraty życia, nie wie, co to jest wojna. Poprzednie pokolenia to wiedziały w takiej lub innej formie poprzez protesty antykomunistyczne, a wcześniej, wiadomo, wojny światowe i tak dalej. Czy to jest w ogóle cel osiągalny, żeby teraz ludzi przekonać, żeby chcieli być w wojsku, żeby chcieli przygotować się na walkę? Ukraińcy jakoś z tym zagrożeniem żyli, więc dla nich, można powiedzieć, kulturowo to było takie, że prędzej czy później coś się tam może wydarzyć. A w Polsce, w Europie, w Unii Europejskiej, przecież ultrapacyfistycznej, przynajmniej wewnętrznie, my nie chcemy się bić, my chcemy pić kawę ze Starbucksa. Ale to prawidłowo, ludzie się nie chcą bić. I to dobrze. Prawidłowo to jest, i większość historii świata od upadku Imperium Rzymskiego to były okresy pokoju dla ludzi. To nie jest tak, że każde pokolenie czegoś doświadczało. Były po prostu trudniejsze czasy w tym Rzeczpospolitej. No, druga połowa XVII wieku to przez 40 lat żołnierz polski mężczyźni zsiadali z konia często. Czy druga część XX wieku, pierwsza część XX wieku taka była. Ale no z kolei druga połowa, już po powstaniu styczniowym aż do I wojny światowej, to był okres pokoju. Każdy myślał, będę siek, koniec, nie będzie wojny. Ludzie wyciągnęli wnioski. I różne były okresy i teraz też mam taki okres. Ci, którzy przeżyli wojnę, z którymi rozmawiałem, albo byli na wojnie teraz na Bliskim Wschodzie na przykład, opowiadali mi, że ludzie, którzy nie zeznali wojny, w ciągu jednej godziny przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości. Oczywiście z bardzo dramatycznymi konsekwencjami dla siebie. Ludzie mają taką predylekcję do przyzwyczajania się. No zresztą na Ukrainie się przyzwyczaili. Po prostu tak jest i sobie nie zdajemy sprawy. No COVID jest dobrym przykładem. No kto by pomyślał, a potem się przyzwyczailiśmy. Maseczki, tak, niewychodzenie z domu. No, godzina policyjna, prawda? Takie tam rzeczy. Przymus szczepień, różne inne rzeczy. I nie, no po prostu ludzie mają różne okresy i się przyzwyczajają. Też mamy taką tendencję do idealizowania przeszłości, że kiedyś to byli bohaterscy, ale nie byli wtedy bohaterscy w czasie tej II wojny światowej, a i nasi rodacy za bardzo. Nie byli inni niż my zasadniczo. Tak uważam. I czym jestem starszy, tym mam większe przekonanie, że tak właśnie było, że nie byli inni. Więc nie umiem odpowiedzieć, jakby było, czy my byśmy dali sobie radę jak Ukraińcy. Na pewno Ukraińcy dali niesamowity pokaz morale i takiej zawziętości. I to zadecydowało. I to jest wielka lekcja. Myślę, że będzie mnóstwo książek na ten temat. Sam będę chętnie je czytał. Co zadecydowało w szczegółach, że to się tak... Mam jakieś swoje przypuszczenia. No, ale to będzie na pewno analizowane. A czy my? No, zobaczymy. Zobaczymy. No, ja akurat wierzę, że to jest normalne, że społeczeństwo nie chce wojny.
to byłoby dziwne, gdyby chciało i było takie na to nastawione. Obywatele chcą żyć, cieszyć się, bawić, chodzić na randki, pić kawę, rozwijać się, kupować, żyć tak, konsumować. To jest normalne. Natomiast okoliczności generują, kształtują człowieka w dużej mierze. A to czy w takim razie jest taka nadzieja, że ta sama mentalność, która przynajmniej część Rosji zaraziła w tych ostatnich latach, no bo jednak jest Moskwa, jest Sankt Petersburg, tam jest dużo normalnych ludzi, którzy też się nie chcą bić, i o ile jeszcze kraj jest atakowany i człowiek ma tę taką moralną, moralne, nie wiem, jakieś takie powołanie niektórzy mają, żeby jednak, no jak się bronimy, to już trudno, to trzeba walczyć, o tyle no atakować to już raczej mało kto chce. Czy to, że oni już zasmakowali tego sojowego latte ze Starbucksa, może spowodować, że tamte mobilizacje nie będą takie łatwe do wprowadzania i oczywiście dużo siłą można i tam zmuszać? Może być, dlatego ta mobilizacja w dużej mierze omijała, która była do tej pory, omijała wielkie miasto, zwłaszcza Petersburg i Moskwę. Była wybiórcza w dużej mierze, była dosyć sprawnie przeprowadzona wśród mniejszości etnicznych w Imperium Rosyjskim. Omijała też na przykład do tej pory ojców trójki i więcej dzieci. No. Omijała pewne rodzaje kategorii zawodów, ale wprowadzono zakazy wyjazdów na przykład dla dłużników. Rosjanie przez legislację obecnie tworzą takie pewne możliwości tajnej mobilizacji, na przykład przez zakaz wyjeżdżania dłużników z Rosji, w tym płacących alimenty, którzy nie mają zaległości jakieś tam jakiekolwiek. I oni mogą być zwalniani z długów w zamian za niby ochotniczą służbę w wojsku. I takich koleżków jest dużo ponoć w Rosji, jak Marek Budzisz tam w naszych raportach to przedstawia. Więc są różne takie myki na skłonienie człowieka do wstąpienia do wojska bez takiej siłowej mobilizacji. Ale faktem jest, że Rosjanie eksperymentują, bo w XXI wieku system mobilizacji absolutnie inaczej działa, bo społeczeństwo inaczej jest zorganizowane. Może natura człowieka się nie zmienia, uważam, ale jest inaczej zorganizowane, inaczej pracuje. Na przykład ludzie nie chodzą tysiącami do fabryki na szychty, na zmiany. Nie współpracują na taśmie, tylko mają rozproszone często zawody, prawda? Ja rozumiem to, ty tam coś ci zawiozę, tu robię, prawda? No i to nie jest tak jak kiedyś, gdzie można było w czasach industrialnych ten całymi falami zaciągać ludzi do wojska, oni kolektywnie to robili. Czy chłopi, którzy musieli łącznie zbierać zboże. W związku z tym są inne normy społeczne, inaczej człowiek zachowuje trochę, inaczej funkcjonuje, inaczej ma kontakt z państwem w inny sposób. I Rosjanie trenują nowy sposób mobilizacji społeczeństwa. Ja absolutnie nie wiem, jak to będzie. Już kiedyś publicznie mówiłem, że nie ma literatury na ten temat, jak robić mobilizację w XXI wieku. Rosjanie to testują, zwłaszcza w wojnie, która nie dotyczy obrony ojczyzny. Bo Ukraińcy dosyć łatwo. Rosjanie zaatakowali, oni bronią się, wysokie moralne, wygraliśmy bitwę Kijów, no i nie mają problemu z mobilizacją ludzi, bowiem ludzie chcą bronić ojczyzny, tak? I nie mają problemu z mobilizacją. Na Rosji to jest trochę inaczej, bo to jest wojna, prawda, napastnicza i motywacja jest zupełnie inna, więc ćwiczą. Nie mam jasnego obrazu, jak to będzie. Od tego, czy Rosjanie się skutecznie zmobilizują, później wdrożą tych ludzi do wojny, do wojaczki, do techniki wojskowej. Ta technika też musi być na pewnym poziomie. To dopiero tworzy system. Muszą mieć logistykę do tego, wykarmić ich, wyżywić, musi mieć morale. Rosjanie tradycyjnie nie radzili sobie z tym. W pierwszej wojnie światowej mieli z tym straszny problem. Tak? Między innymi dlatego była rewolucja. Najpierw lutowa, później październikowa i rozpad państwa i wojna domowa. Mają tendencję do... Tak samo jak przegrywali wojnę z Japonią w roku 1905, to wówczas też prawie, że Rosja się rozpadła. Tak? Więc zobaczymy, jak teraz będzie. Zobaczymy, jak teraz będzie. Ale 23 rok może być bardzo ciekawy pod tym względem. Żeby się skutecznie bronić, trzeba mieć między innymi skuteczne służby wywiadowcze. Co rusz nas tutaj atakują newsami o tym, że będziemy wkrótce podsłuchiwani, że nasze messengery będą czytane, Facebooki, Whatsappy, telefony nagrywane. Ja cię chciałem z kolei zapytać przekornie, czy my równie jesteśmy skorzy do inwigilowania naszych przeciwników, prawdziwych wrogów, czyli nie obywateli własnych, tylko żeby zobaczyć, co tam się dzieje w Rosji od środka, na Białorusi, być może i tam, gdzie mogą być problemy. Jak oceniasz stan naszych służb w takich działaniach? Czy my jesteśmy dobrze poinformowani? Zmierzam też, może jeszcze tylko dopowiem, jak tydzień przed wojną jeszcze pamiętam, że prezydent Zełenski mówił, że
żeby Amerykanie nie przesadzali z tym straszeniem, bo chyba, że coś wiedzą, to wtedy niech powiedzą. Ale to jeszcze było parę dni przed wojną, gdzie on w zasadzie twierdził, że nie będzie, a oni już drugi miesiąc cisnęli, że będzie, będzie na 100%, w ogóle będzie, już nie ma innej opcji, więc wnioskuję, że mają bardzo dobre systemy wywiadowcze i ja też w Polsce chciałbym taki mieć, który by mi miesiąc wcześniej powiedział, że coś będzie. Znaczy, Amerykanie byli pewni, że będzie wojna, natomiast to nie wynikało tylko z nasłuchu, czy z lecieniem satelitami, czy nasłuchu elektronicznego, tylko ze zrozumienia prawideł wojny, jakie są sekwencje wydarzeń, żeby ruszyć z wojną. Nie wiem, rozstawienie szpitali polowych, osocze krwi, prawda, śmigłowce szturmowe na stanowiskach polowych w zimę, gdy one się tam szybko niszczą. Są takie po prostu indykatory, tak, które wskazują, wskazówki, które wskazują na to, że to jest nieuniknione. Natomiast Zełenski moim zdaniem też rozgrywał Amerykanów, Amerykanie Zełenskiego, bo Amerykanie prowadzili kampanię, która miała zniechęcić Rosję do wojny, ale odbywało się to oczywiście kosztem Ukrainy, bo Ukraina była przedmiotem tej rozgrywki. I Zełenski chciał zachować pole manewru, to w polityce to jest ważne. Znaczy, chciał być, żeby z nim rozmawiano, a nie z Amerykanami tylko. W związku z tym nie ujednolicał linii myślenia z Amerykanami, żeby Rosjanie z nim też gadali. To też dedykuję do naszym politykom, żeby rozumieli, że to tak działa. A po drugie, Zełenski chyba to później o tym mówił. Nie wiem, czy to jest narracja ex post, czy stworzono na potrzeby chwili, czy tak naprawdę było, że oni wiedzieli, że będzie wojna, tylko po prostu nie chcieli wpowodować paniki, żeby ludzie nie ruszyli, nie uciekli, żeby morale się nie rozpadły. Żeby morale się nie rozpadły. No, chcieli jakieś mieć sukcesy, żeby to... A jakby wszyscy uciekli, ruszyli się. Przecież wszyscy myśleli, że Ukraińcy przegrają błyskawicznie. No to by ludzie zaczęli uciekać. Zarasowaliby drogi. Wojsko by nie mogło się poruszać. Więc taka była... Taka jest argumentacja Zełenskiego. Natomiast ta cała historia też pokazuje, że pomimo satelitów da się jeszcze ukrywać działania, akcje i tak zamieszać, że do końca nie jest jasność, czy będzie ta wojna w określonym momencie, czy dzień później, czy tydzień później. Czyli jeszcze Rosjanie potrafią intoksykować materiał dowodowy na tyle, żeby ostatecznie nie było pełnej jasności. No bo na przykład Polacy nie wiedzieli, nie do końca. Natomiast co do tego, czy my widzimy na Białorusi, wydaje mi się, że my widzimy na Białorusi, co się dzieje. I właśnie ten temat Białorusi chciałbym tutaj poszerzyć, dlatego że no jak się mówi o wojnie, to się mówi Rosja, Ukraina, wiadomo, Stany, Niemcy, co zrobią Chiny i tak dalej, o tym może jeszcze później, natomiast ta Białoruś jest często w tej debacie tak pomijana, jakby to tam, no to jakiś kraj, no dobra, wiadomo, oni też coś tam przetrzymują, te rosyjskie wojska w razie czego, ale to tak przy okazji, natomiast tak wsłuchując się w twoje ostatnie wystąpienia, wnioskuję, że ta Białoruś to tu tak naprawdę jest kluczem do tego, co może być dalej z nami wszystkimi. Tak? Czy ta Białoruś stanie się, czy zostanie anektowana przez Rosję i wtedy tak naprawdę wracamy trochę do punktu wyjścia i nasz optymizm należałoby wzgasić. Może być tak, że Rosjanie anektują Białoruś. I wtedy może się okazać, że mają Donbas, mają Krym, zajęli Białoruś i kurczę wyglądają na to, że totalnie wygrali tą wojnę. Albo wygrywają. No. To może się dokonać wtedy eskalacja, to znaczy NATO zainwestowawszy tyle sprzętu i woli politycznej pieniędzy w Ukrainę uzna, że nie mogą sobie pozwolić takie przegrywanie w równowadze. Zwłaszcza, że jest to początek wojen w Eurazji. Jak wojny napoleońskie, o których mówiłem i stąd nasz rząd moim zdaniem z tego powodu będzie wydawał wielkie pieniądze na wojsko. Właśnie w związku z takimi scenariuszami, o których powiedziałeś. Białoruś jest absolutnie kluczem i sytuacja Łukaszenki jest beznadziejna. Moim zdaniem Rosjanie kontrolują sprawstwo Białorusi i mogą anektować. I co, powstanie ludowe, ludzi z gołymi rękami przeciwko tym, którzy mają broń. Wtedy Ukraińcy moim zdaniem wyślą wojsko, nawet jeżeli nie swoje, to białoruskie legiony, które walczą boku Ukraińców. Po to, żeby była insurekcja, tak? Powstanie ludowe, żeby zmienić, żeby wpłynąć. No i wojna się może rozszerzyć na Białoruś. Jak Białoruś może się stać normalnie terenem wojny, dlatego że Ukraińcy muszą też odsunąć od Kijowa zagrożenie, tak? Od Kijowa raz, od stolicy i od linii komunikacyjnych z Rzeszowa do Kijowa, którymi te czołgi idą, czołgi, amunicja, o której się tyle mówi. Rosjanie mogą się przeciąć tutaj. Białoruś wisi i zagraża. Front jest tu, front jest na Krymie, front właśnie, a Białoruś wisi od północy. Muszą wyeliminować Ukraińcy to zagrożenie.
nie mogą sobie pozwolić na istnienie zagrożenia z tego kierunku. Jak się jest w wojnie, to się myśli takimi kategoriami. A propos zmian, prawda? Że w godzinę człowiek się zmienia. I robi w ogóle nic w wojnie. I wielkie straty. Rosjanie ponoć stracili, to są różne, Mark Milley wczoraj chyba, czy przedwczoraj mówią, szef połączonych kolegi szef sztabów armii amerykańskiej, że 180 tysięcy bodajże straty rosyjskie są. Dla porównania to jest więcej, znacznie więcej niż Wojsko Polskie straciło w 1939 roku. W dobie wojen, gdzie to masowo się wtedy ginęło, tak? Nie było kamizelek, nie było sprzętu pancernego tyle i tak dalej. Także wojna jest absolutnie ogromna. Na wschodzie, no. Ogromna, tak. Kiedy uważasz, że Polska miałaby racjonalny powód, żeby wejść do wojny? Czy to jest ten moment ostateczny, kiedy nikt by nas już nie pytał, bo ta wojna by sama do nas przyszła, że tak powiem? Czy na przykład trzeba by tym Ukraińcom wtedy pomóc przeatakować tą taką Białoruś na przykład, bo już by było za dużo tego dla nich, nie, żeby no, sobie sami... Nie, to jest poważna rzecz. No, musimy mieć jakiś plan, dlatego że Ukraińcy się nie bawią. Białoruś jest kluczem, bo na pewno Wojsko Polskie powinno funkcjonować w ramach strategii aktywnej obrony, czyli mieć zdolność do oddziaływania artylerią, rakietami na terytorium Białorusi, na węzły logistyczne i na artylerię rosyjską, która tam by mogła ostrzeliwać, oraz stanowiłyby bazę wypadową przeciwko nam. To trzeba umieć niszczyć bazy wypadowe. I jeżeli ogniem tego nie można zrobić, albo lotnictwem, jeżeli byśmy takie mieli z prawdziwego zdarzenia, to trzeba mieć tak zwane możliwość wypadu w ramach aktywnej obrony, czyli operacji manewrowych, tak, przeciwko takim punktom. No, co najmniej, tak. Niektórzy postulują, widzę po tym, co kupują, że chcieliby mieć ofensywne zdolności do projekcji sił, czyli manewr do przodu. Mm-hmm. Ale to jest bardzo trudne. Jest absolutna różnica pomiędzy obroną, aktywną nawet, dużo mniejsze wymagania logistyczne, a projekcją siły. No, u Rosjanom tego zabrakło. Okazało się, że mają za krótki ogon logistyczny i zabrakło im paliwa, energii, werwy tuż przed Kijowem, tak? Mm-hmm. Bo ten, czym jestem większy, to muszę tym mieć więcej logistyki. I dochodzi mi moment kulminacyjny. Jestem cały czas duży, nabity, gąsienice, lufy. Tyle mam tego szpeju na sobie. Mhm. Tylko, że to trzeba zasilać. Śrubki, oleje, benzynę, ropę, amunicję. I to się psuje, i to strzela, i to się zużywa. Kilkadziesiąt tam pocisków amunicji. Trzeba dostarczyć kilkadziesiąt ton stali, żeby wystrzeliła kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. Tak? Dlatego trzeba bardzo dużo towaru. No i to zużywa. Do czego są ludzie, materiały. To jest przecinane, to nie domaga. I ofensywa w związku z tym ciężkim sprzętem jest bardzo pracochłonna i trudna w organizacji, zwłaszcza w logistyce. I ta logistyka się skokowo zwiększyła, nawet w porównaniu do II wojny światowej, dlatego że pojazdy są coraz cięższe. Teraz szybciej strzelają. Większa szybkostrzelność. No, i w związku z tym ogon logistyczny jest coraz dłuższy, cięższy. Tak? Mhm. No to w takim razie zawsze pojawia się to pytanie i dzisiaj nie będzie inaczej. Czyli NATO, to, że my jesteśmy w NATO i mamy życzeniowo myślenie z jednej strony, że fajnie by było, jakby pomogli, z drugiej strony jako Polacy mamy różne doświadczenia i przekonanie, że jak przyjdzie co do czego, to nadziei może nie być. Ostatnio kandydat na prezydenta Czech się wygadał, że tak powiem, że jakby coś w Polsce się działo, jakby Rosja zaatakowała Polskę, no to pod żadnym pozorem nie wyślę czeskich żołnierzy tutaj pomagać. Zapomniał się, że oczywiście wypowiedział się wbrew ustaleniom traktatu NATO w ogóle, no ale w zasadzie to ciężko go winić, bo powiedział chyba to, co wszyscy myślą po cichu. A może nie, a może jednak cudem jednak to by zadziałało. Czyli Rosjanie wkraczają do Polski i nagle faktycznie niemieckie czołgi tu wjeżdżają nas ratować, amerykańskie samoloty. No mówię to z przekąsem, bo bardzo chciałbym w to wierzyć, ale jakoś ciężko. Umiesz liczyć na siebie przede wszystkim. I to było zamierzeniem armii nowego wzoru, którą zaproponowaliśmy. I powinniśmy o tym pamiętać. Jarosław Kaczyński teraz zresztą w Sejmie mówił rok temu, już po wybuchu wojny, no, w marcu chyba, że dlatego, że Ukraińcy samodzielnie walczyli skutecznie przez tam pierwsze dni, to jest w ogóle pomoc. I tak samo byłoby z nami. Musimy mieć wojsko. Nie tylko do walki tu, ale musimy, co widać na Ukrainie, gdy Rosjanie ostrzeliwują miasta ukraińskie, energetykę ukraińską i Ukraińcy nie mają czym odpowiedzieć. Musimy mieć zdolność odpowiedzenia wet za wet. Ząb za ząb. Że wtedy to stabilizuje i ci się boją uderzać, bo mogą sami dostać w elektrownię, tak? I to jest stabilizuje układ i spokój wtedy, bo każdy się boi ruszyć. Równowaga daje pokój, a przewaga jednego
powoduje, że ktoś chce narzucać swoje reguły gry. Tak się dzieje między ludźmi tak samo w niewidoczny sposób, nie? No to teraz, no a propos tej przewagi, tej, no właśnie, bardziej przewagi niż równowagi, no bo my kontra Rosja, już zostawiając te kwestie personalne, sprzętowe, bo tu ciężko nawet to chyba porównywać, natomiast można porównać ilość rakiet nuklearnych. I w tym porównaniu wyglądamy na... nie mamy, oni mają. Tak. I teraz, no właśnie, co my z tym możemy zrobić, nie mogąc przecież mieć broni nuklearnej, bo nas mamy tu blokują? Mamy trzy rozwiązania, mamy trzy opcje. Posiąść własną broń nuklearną, pierwsza opcja, przy czym ona jest, ma plusy i minusy. No, po pierwsze, na drodze do, trzeba wydać mnóstwo pieniędzy, złamać traktaty międzynarodowe, mieć, stworzyć ośrodek badawczy i w ogóle później wzbogacać ten materiał. Narażyć na sankcje w tym sojuszniku, bo Amerykanom się nie będzie podobało to i Niemcom się nie będzie podobało, może wpływać na inne dziedziny życia, obciążać bardzo finansowo, no i zniszczyć relacje, może nawet zniszczyć Sojusz Północnoatlantycki, dlatego że Amerykanie jako gwarant bezpieczeństwa nuklearnego nie chcą się dzielić tym monopolem z nim. No i ostatecznie też może grozić wojną prewencyjną, bo Rosjanie mogą chcieć nas wyeliminować, nie będziemy tu mieli tę broń jądrową. To jest taka klasyczna sytuacja, więc jest dużo minusów, tak? Plus jest taki, że jak się już ma broń atomową, to nikt nie atakuje ciebie, bo eliminuje projekcję siły. Ale są też minusy. Druga opcja jest taka, że poddać się i powiedzieć, dobra, my nie mamy broni atomowej, to róbcie co chcecie, czego nie chcecie. Nie chcecie, żebyśmy mieli terminal w Świnoujściu, proszę bardzo. Nie chcecie, żeby wojska nasze stacjonowały na wschodzie Wisły, proszę bardzo, bo my nie mamy broni jądrowej, tak? Więc nie możemy podskoczyć. I być może tak by było, gdyby nie było Amerykanów i NATO, żeby się tak skończyło. To Rosjanie by robili co chcieli, dlatego trzeba mieć wojsko, które powoduje, że ktoś tak nie narzuca takich rozwiązań. To jest, tak świat jest skonstruowany. Mm-hmm. Dlatego weszliśmy do NATO i dlatego Amerykanie i hegemonia amerykańska jest dla nas dobra. Bo jesteśmy trochę do pewnego stopnia uodpornieni na te żądania rosyjskie, które wynikałyby z przewagi siły. No i trzeci scenariusz jest taki, że właśnie rozegrać grę wobec gwaranta bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych, które musiałoby zapewnić, że gwarancje bezpieczeństwa nuklearnego są w realu wykonalne. To znaczy poprzez zarówno deklarację, że Biden odpowiednie rzeczy mówi, że Blinken odpowiednie rzeczy mówi, że Austin odpowiednie rzeczy mówi. Dokumenty też o tym świadczą i dyslokacje jądrowe amerykańskie w Europie, w tym w Polsce, które by się pojawiły, świadczyłyby o tym oraz zdolności amerykańskie, rakietami, bombami i tak dalej, żeby wyrównać stawkę ryzyka. Czyli żeby Amerykanie swoimi działaniami, na przykład, że tu mnóstwo strzeżenia, żeby stacjonowały broń jądrowej, pokazywaliby, że jakikolwiek atak na Polskę jądrowy, no, automatycznie uruchomiłby ich. To wtedy, i Rosjanie, że o tym wiedzą, to by wtedy spowodowało, że Rosjanie się boją rozpocząć, bo jest ujednolicona stawka ryzyka. Tak jak rozmawiacie pewnie w Bentleyu pewnie o długach, zobowiązaniach, hipotekach, podejrzewam, to jest, chodzi o tak naprawdę solidarność dłużnika, tak? I wierzyciela jednocześnie, czyli tworzy się solidarność poprzez realną stawkę ryzyka, przez zabezpieczenie rzeczowe, tak? Mówiąc językiem prawniczym. Ty hipotekę na poręczenie, to ja też. I wtedy idę albo do ciebie, albo do mnie i to wyrównuje nam ryzyka, tak? I to jest prawdziwe poręczenie. Gwarancyjne właściwie. A przynajmniej na zasadzie ryzyka. No i chodzi o to, żeby Amerykanom też to zrobić. Czyli żeby szczerze porozmawiać z Amerykanami, że muszą nam dać takie gwarancje nuklearne przez takie działania, takie dokumenty i takie rozmieszczenia i takie procedury odpalania broni jądrowej, że my się absolutnie nie boimy, że oni nas zostawią, jeżeli będzie szantaż nuklearny. Na przykład Francuzi nie uwierzyli Amerykanom na te piękne słowa i tego rozpoczął program atomowy właśnie po to, że nie uwierzył, że Amerykanie są gotowi poświęcić Nowy Jork za Paryż. No my wierzymy, ale chyba wypadałoby trochę porozmawiać szerzej, bo Rosjanie już delikatnie grozili w czasie wojny na Ukrainie użyciem broni jądrowej. No i my musimy to mieć chyba ogarnięte, w tym sensie, że musi to coś się wydarzyć więcej. No, my tak w strategii już uważamy przynajmniej. Sorry za ten przydługi wywód, ale masz ogromne zasięgi. Dobrze, żeby ludzie to usłyszeli. Niech ci politycy to usłyszą, bo to się normalnie rozmawia. Koreańczycy na południowi tak rozmawiają z Amerykanami, jak teraz powiedziałem. W tej chwili tak rozmawiają, bo znowu straszą, że wrócą do programu nuklearnego. Tak było w latach 70., bo Nixon ogłosił doktrynę GUA, czyli cofnięcie trochę zobowiązań wobec pomocy czy wobec Korei i innych państw regionu i wkurzyli się Koreańcy Południowi i chcieli mieć program nuklearny. No tak robią sojusznicy amerykańscy, którzy trochę chcą na tym amerykańskim mężu wymusić trochę działań, które dają więcej z siebie, nie? Trochę
do ślubu zmusić, tak? Mhm. Do ślubu, który jest właśnie wyrównaniem ryzyka, nie? To jest właśnie ślub się po to, że wchodzimy na ten sam wózek ryzyka trochę, nie? A tak się by nie chciało, nie? I Amerykanie nie chcą ślubu wziąć, tak? Rozumiesz, o co chodzi, tak? Jasne. Nie chcą wziąć ślubu. Chcą być tobą, ale decydować jak bardzo. Z dogodnym, bo nie patrzmy na przepisy traktatu, tylko na realia, tak? Z dogodnym buforem własnej decyzyjności, bo na tym polega władza i dominacja. A my byśmy chcieli, żeby wzięli ślub, nie? A oni są silniejsi, ten ślub ich obciąża bardziej niż nas, bo nam daje, a im trochę, ich trochę zobowiązuje. Nie? No i to niestety tak jest świat skonstruowany, że jest dynamiczne zarządzanie asymetriami cały czas. I absolutnie między ludźmi to są jeszcze jakieś tam miłość, emocje, ale między państwami nie ma. Jest tylko rachunek, ryzyk i kalkulacja, interesy. I na tym polega właśnie to, że się zmienia to, co powiedziałem na samym początku. Napisałem tą książkę Najlepsze miejsce na świecie. Właśnie po to, żeby pokazać, że nie da się jechać dalej na autopilocie jak w ostatnich 30 latach, tylko na przykład nasze elity polityczne szacowne muszą zacząć się mierzyć z takimi dylematami, o których przed chwilą powiedziałem. I rozegrać to na poziomie politycznym. Czyli strategia tworzy pewną strukturę, że to jest potrzebne, to co powiedziałem, to wynika z strategii, która jest nadrzędna wobec polityki, a polityka później jest wykonaniem danej strategii. Tak? Przyjmujemy tą strategię, bo to wynika z strukturalnych sił i polityka wykonuje. I tam później dyplomaci biegają na linii, tam nie wiem, udając coś albo robiąc, spotykając się. Jest to podrzędne i wykonawcze wobec strategii. Tak? A ta strategia wynika z sił strukturalnych i z oceny ryzyk. A u nas wszystko jest pomieszane, no. Że polityka jest jakaś nadrzędna, tak? Bo polityka jest tylko wykonaniem już pewnego zamysłu. I do tego służy cały instrumentarium ludzi, dyplomatów, MSZ-ów i tak dalej, ambasad, konwektyki. Ale zamysł i strategia musi być nadrzędna i ona musi wynikać z dobrego rozeznania na przykład naszej relacji z Stanami Zjednoczonymi. I to jest trzecie rozwiązanie, które my proponujemy, żeby z Amerykanami po męsku porozmawiać, żeby trochę dali więcej z siebie, nie? Żebyśmy mieli rozszerzone gwarancje bezpieczeństwa nuklearnego, na przykład nuclear sharing, czy uczestniczymy w programie, że nasze samoloty przynoszą bombę atomową i Rosjanie wtedy nie wiedzą, czy czasem ci szaleni Polacy nie mają tej broni. Albo żeby stacjonowanie u nas było w broni jądrowej, albo amerykańskiej, albo żeby przeloty były systemów i platform samolotowych na przykład z bronią, tak? Żeby Rosjanie myśleli, że oni na poważnie. Albo żeby zmieniono procedury odpalenia, tak? Albo Amerykanie, żeby zadeklarowali naprawdę first use, czyli że pierwsi użyją broni, jeżeli będzie zaatakowany. Nie boją się użyć pierwszej broni jądrowej. A nie tak jak ostatnio Biden przed wojną na Ukrainie mówił, że oni już tak się będą wycofywali z tej... Bo Amerykanie, w związku z tym, że mają daleko do wszystkich zagrożeń, bo są w Ameryce Północnej, zadeklarowali, że mogą pierwsi użyć broni jądrowej w wypadku ataku na ich sojusznika. To jest taka metoda, nie próbuj nawet, bo możemy się przyładować bronią jądrową. Tylko Biden zaczął to zmiękczać, bo nie chcą mieć z drugiej strony wojny globalnej, jeżeli na przykład Rosjanie wycenią, że Amerykanie tego nie zrobią. Innymi słowy, intencje muszą wynikać ze zdolności, a nie odwrotnie, a nie zdolność z intencji. Nie wiem, czy jasno to mówię. To znaczy, nie patrzy się na intencje, tylko na zdolności realne, w czegoś, coś takim, jak się ocenia gwarancję. Dokładnie jak w biznesie. Dłużnik, co z tego, nic nie ma, ale ma intencję oddać i być zdrowym, dobrze pracować. Nie, proszę bardzo, twarde zabezpieczenie rzeczowe, tak? Najlepiej, tak? Które jest oderwane od jego losu, bo ma wartość, jak nieruchomość na przykład, tak? Albo fabryka, którą on posiada, czyli jest właścicielem. I to jest to samo w polityce. I nasi politycy przez 30 lat nie musieli zasadniczo o tym myśleć. No, trochę na początku lat 90. weszli do NATO i skończyło się. A teraz trzeba. Dlatego o tym tak mówię. A czy my w ogóle mamy spójny interes ze Stanami Zjednoczonymi? Bo wydaje się trochę, że nam najlepiej by było, gdyby Ukraina wygrała jak najszybciej, temat by się zakończył i coś by się potem nie wiadomo co tak naprawdę, zależnie pewnie od warunków tego pokoju. Natomiast wydaje się, że Amerykanom to tak trochę na rękę, żeby się to tak wykrwawiały, te dwa narody i niech się tam biją i tak słabną. Kierunkowo mamy zgodny interes. Amerykanie chcą trzymać swój klimat światowy i żeby świat działał na zasadach, którą oni stanowili. I to jest ten sam cel. Dlatego, że niepodległość państwa polskiego i jak uważamy, jedność świata transatlantyckiego są wielką wartością, która chroni sposób życia naszego i takie rozwiązania na przykład dominacji francusko-niemieckiej, żebyśmy byli, nie mieli przemysłu tutaj, tak? Na przykład. I już nie mówiąc o rosyjskim wpływie na nas. Więc prymat amerykański nam służy. Może nie służyć innym. Nawet Niemcom moim zdaniem może nie służyć w pewnych aspektach.
już nie mówiąc o Irakijczykach, Chińczykach, prawda, i tak dalej. Natomiast nam służy i dlatego chcemy go bronić. Oczywiście lubimy udawać, że to jest wolność waszą i naszą, takie tam. Ale to nam służy. No Niemcy na przykład nie bardzo chcą zrozumieć to i dlatego wcale nie chcą te Leopardy, tak wysyłają, nie wysyłają. Bo Niemcy nie chcą, żeby Rosja przegrała. Dlatego się to sprowadza. Mają wielki nacisk Amerykanów, sojuszników swoich w Europie i Unii Europejskiej, ale nie chcą, żeby przegrała Rosja. Dlatego, że ich model gospodarczy, ich sposób funkcjonowania, going concern, jak mawiał McKinsey, zależy absolutnie od istnienia Rosji jako partnera do rozmów. O, na przykład o źródłach energii. I wielu innych rzeczach, jako buforu, jako mostu współpracy z Chinami. Więc... Tak to wygląda, tak. Czyli teraz przenosząc się na moment do Niemiec, te takie gesty, że nam przykro i potępiamy i macie nie, dwa to czołgi, słowa. To jest bardziej, żeby ten Hans 20-letni mieszkający w Berlinie się cieszył, że no, o, faktycznie no, my tu... Bo ludzie myślą, że słowa, że polityka to są słowa. Mhm. A polityka to są mięśnie, ścięgna powiązań, interesów wynikających z tego, jak jest zorganizowane państwo. Gdzie się zbiera węgiel, na jakich warunkach węgiel jest dostarczany do przedsiębiorcy, który może zapalić im fabrykę i ta fabryka może produkować tanio na rynku światowym i w cenach konkurencyjnych. I to jest oparte o mnóstwo ludzi, podzespoły, organizacje, wynalazcoś z tym związaną i tak dalej. To jest państwo. A politycy są tylko małymi miki, którzy obsługują te interesy. A nie tak jak w Polsce się wydaje, są demiurgami, którzy tworzą z niczego. A oni nie tworzą z niczego, tylko, i też opisuję to w książce mojej, tylko zarządzają redystrybucją pieniądza publicznego, nie tworzą tych pieniędzy, tylko zarządzają, bo są wybierani i u nas nie ma własnych łańcuchów wartości w przemyśle. Nie jesteśmy samodzielni na rynkach światowych zasadniczo, w związku z tym mają ograniczoną sprawczość, ale lubią się pozycjonować jako po prostu właśnie w roli demiurga, bo ludzie są wtedy tak, zachwyceni, a tak naprawdę muszą wykonywać siły strukturalne. To jest model przewidywania przyszłości, dosyć skuteczny w strategii future, bo uważamy, że politycy są takimi małymi, politycy są małymi miki i muszą wykonywać zadania określone przewidywalnymi siłami strukturalnymi, które mają swoje interesy, a oni tylko są ich wyrazicielami. I to widać nowym okiem. Ten model działa bezwzględnie tak. Oparty o strategiczne przepływy, o zrozumienie, na czym polega współpraca międzynarodowa, podział pracy w świecie. Wallersteinowski koncept, prawda, na przykład peryferiów, półperyferiów, tak? Mhm. To jest klucz i obszaru rdzeniowego. No to teraz tak, to jeszcze Chiny są jednym z tych kluczowych graczy, którzy wpływają na pokój lub niepokój na świecie. No i z jednej strony wydaje się, że oni nie chcą aż takiej bitki, ponieważ tutaj wydaje się, że to, że Rosja nie użyła do tej pory broni nuklearnej, to trochę też w tym zasługa Chin, a może nawet bardzo. Więc wygląda na to, że aż tak nie chcą. No a z drugiej strony jednak te ćwiczenia w pobliżu Tajwanu coraz takie częstsze jakieś i tak dalej. I wprawdzie władza Tajwanu twierdzi, że teraz jeszcze się nie ma czego spodziewać, ale w ciągu 2 lat, że to już jest tylko kwestia przygotowania, że to jest kwestia czasu przetrenowania i za 2-3 lata będzie ten atak. Jak uważasz? Będzie ten atak? Ponieważ to tak naprawdę będzie kolejne rozdanie czegoś, co się mogłoby już skończyć tak naprawdę, a wtedy dopiero się może zacząć. Wojna może być, ale nie sądzę, żeby Chińczycy zaatakowali Tajwan. Moim zdaniem byliby idiotami, gdyby zaatakowali Tajwan ze względów wojskowej geografii. Dużo mądrzej by zrobili, gdyby rozpoczęli wojnę w ten sposób, żeby ogłosili nad Tajwanem, wokół Tajwanu kwarantannę, strefę niemożności wpływania przez obce statki, okręty i wlatywania przez samoloty i oni będą zestrzeliwać albo selektywnie wpuszczać kogo chcą. Według swojej własnej arbitralnej oceny. No i wtedy to Amerykanie muszą rozpocząć wojnę. To jest dużo trudniejsze. A Chińczycy nie muszą zajmować Tajwanu, żeby osiągać swoje cele, bo pokazują, że oni narzucają reguły gry. W najbardziej uczęszczanym miejscu na świecie, na zachód i wschód od Tajwanu, płynie wszystko prawie co jest w Azji produkowane do Europy i w drugą stronę tak samo. I z Bliskiego Wschodu surowce. W związku z tym oni ustalają wtedy reguły handlu światowego. I wszyscy się dostosują. I będą musieli dostosować w ramach pokoju. Bo Chińczycy mówią pokój, tylko nie, bo nie chcemy, bo tak naprawdę nie, będziemy was wpływać. Japończyków puszczamy, Koreańczyków puszczamy, tylko Amerykanów nie. Amerykanie won, nie są stąd. Wypad. Ja bym tak zrobił na ich miejscu. A nie atakował Tajwan, no po co? Jeżeli oni mogą wciągnąć Tajwan gospodarczo, albo wypchnąć Amerykanów i ich sprawczość z zachodniego Pacyfiku, to po co mieliby atakować Tajwan? To jest akurat bez sensu. To się tak nie robi.
Aczkolwiek to różne rzeczy świat widział, bo przecież Putin zaatakował Kijów, podczas gdy mógł osiągnąć sprawczość małymi kroczkami. Musiał być przekonany o tym, że naprawdę zdobędzie całą Polskę. To jest niesamowite, jak to często w historii świata się popełnia tak zwane, prawda, miscalculation, czyli złą rachubę, i Hitler też taką zrobił, prawda? Rozciągnięcie imperialne w 1941 zaatakował za późno Związek Sowiecki. Nie? Za dużo łapiemy, w życiu też, nie? W biznesie, za dużo łapiemy srok za ogon. Tak. Czy teraz patrząc na tę sytuację, trzecia wojna światowa, czy ona będzie, czy ona już jest, tylko wygląda zupełnie inaczej, czy jest duża szansa, że jej jednak nie będzie za przynajmniej najbliższym czasie? Moim zdaniem jesteśmy w trakcie skalowalnej wojny światowej. Ona się rozpoczęła, dlatego że wojna światowa rozpoczyna wtedy, gdy najważniejsze państwa, które kształtują architekturę ładu międzynarodowego, Chiny, USA, Rosja też, prawda, nie akceptują reguł, które do tej pory istnieją i uważają, że im nie służą. I jawnie kontestują te reguły i domagają się ich zmian. I gdy to nie jest poparte, wolą zmiany przez dotychczasowego hegemona, na przykład w traktatach międzynarodowych, co zażądali Rosjanie. Tylko nie, będzie po mojemu, ja mam prymat, jestem Amerykaninem i będzie mój prymat po staremu, i to ja ustanawiam reguły gry i nawet je zmieniam, bo jeszcze Amerykanie, żeby utrzymać swój fizyczny prymat, zmieniali te reguły, na przykład zakaz handlu półprzewodnikami, tak? Czyli łamiąc swoje reguły, które stworzyli wolność strategicznych przepływów handlu i globalizacji, po to, żeby utrzymać na szczycie, tak jak właśnie w relacjach międzyludzkich w biznesie, tak jest, nie? To jest życie po prostu. I gdy to nie jest uznane, to wtedy pojawia się ostra rywalizacja między stronami. Już ostra rywalizacja. Nie musimy jeszcze być strzelane, ale już knują na siebie. Knują. Nie ufają i knują. Szukają słabych asymetrii. Szukają gdzieś tu kontaktów, biznesów, różnych rzeczy. Jak przeszkodzić rozwojowi, żeby wyprzedzić, nie dać się wyprzedzić. To i to mamy. A czasami nie wytrzymują, jest czasami nie. Sankcja na coś, wojna technologiczna, nowe technologie. A może się to wymknąć pod kontroli i kinetyka może być w ruch w ramach eskalacji, jak ktoś nie będzie panował nad sobą. I dlatego na przykład Chińczycy w tym roku 22, który upłynął, bardzo dużo przyjęli na klatkę uderzeń amerykańskich. Nie chcą wojny z Amerykanami jawnej, w związku z tym Amerykanie nałożyli sankcje na półprzewodnik, rynek, na przemysł, na rozwój półprzewodników w Chinach, a Chińczycy wzięli to na klatkę. Zobaczymy, co dalej. Ja, na przykład Japończycy nie wzięli na klatkę takich sankcji przed II wojną światową, bo Amerykanie też tak sankcjonowali i Japończycy zrobili Pearl Harbor Ameryce. Czy jak rozumiem, gdyby ta wojna między Stanami i Chinami stała się bardziej kinetyczna, dosłowna, to pomijając oczywiście, że cały świat byłby w gorszej kondycji, to nasza byłaby jeszcze gorsza, tak? Bo wtedy Amerykanie jednak skupiliby się na innych rejonach i nas by po prostu olali już. Chyba, że zbudujemy wojsko z prawdziwego zdarzenia i tak dalej, tak? I będziemy silnym, niezależnym państwem. Dokładnie tak. Dlatego moim zdaniem budujemy, a na pewno powinniśmy. Dlatego armia nowego wzoru miała. No właśnie, bo teraz o tę armię chciałbym zapytać. No bo znowu, no, kupujemy jakieś czołgi, czyli zbroimy się. Jak się spojrzy na papier, to tak, wydatki powiększone drastycznie, zbroimy się, są nowe sprzęty, ktoś nas tam szkoli, jakieś tam z Korei przyjeżdżają, przypływają, jakieś sprzęty. Wygląda to dobrze, natomiast pytanie, czy to jest dobre, czy to powinny być takie sprzęty, czy to powinna być taka armia, czy... Ja się odsyłam, bo to zależy, jaką strategię przyjmiemy. Może być strategia obronna Wiśla, może być strategia... Wtedy nie potrzebujemy dużego wojska. Może być strategia aktywnej obrony, wtedy potrzebujemy manewr ogniowy i system świadomości sytuacyjnej na wschód od naszych granic. Albo w ogóle wojsko ofensywne, że wchodzimy aż po Mińsk, jak trzeba budkę emigracji zajmujemy, wtedy potrzebujemy wielką armię z wielkim ogonem logistycznym, tak? I z własnym systemem świadomości sytuacyjnej, z zdolnościami rakietowymi do uderzeń, bo nie możemy sobie pozwolić na to, że Rosjanie nas bombardują z daleka, a my nic nie możemy z tym zrobić. No i do tego są inne pieniądze, inna strategia, inne wojsko, inne szkolenie, inny pobór, inne uzupełnienie rezerw. Ja nie usłyszałem od rządu, jaką wybiera wersję. O tym jest też moja książka, bo stawiam taką tezę, jak to powinno być zrobione i tam dokładnie opisuję, jak to robią inni, jak to powinno być zrobione, jaka jest tradycja w Polsce. No, to jest właśnie w tej książce najlepsze miejsce na świecie. Czyli trzymajmy kciuki, że do kogoś ta wiedza dotrze, zwłaszcza do osób decyzyjnych, no bo... Dociera, bo obserwują strategię Infusoria. W tej książce najlepsze miejsce na świecie opisuję dokładne interakcje z systemem politycznym państwa polskiego. Czyli... Ukrywam najważniejsze osoby za literami greckiego alfabetu. Alfa, beta, gamma, sigma,
i tak dalej, po to, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, natomiast koncentrować się na zjawiskach, które są często patologiczne, tak? Niedobre. Czy widzisz wymagają jakąś... zmiany, głębokiej reformy państwa. Tak? Widzisz tutaj jakąś nadzieję? Pytam dlatego, że no, o ile na wojskowości się nie znam, o ile polityków nie lubię co do zasady większości, o tyle no, takich gości jak Kaczyński strategiem jest bardzo dobrym, co stwierdzam po obserwacji tego, jak przejmował władzę w ostatnich latach i jak rozgrywał nieraz swoich przeciwników. Więc wydaje się, że pomijając różne poglądy, prywatne sprawy społeczne i tak dalej, to wydaje się, że jest to człowiek, który mógłby taką wiedzę wziąć, wykorzystać i rozegrać nawet Rosjan. Tylko czy to jest mój nadmierny optymizm? Nie wiem, tylko to nie chodzi o jednego człowieka, to chodzi o instytucję państwa, pewną kulturę strategiczną, która wymaga wielu zespołów, wielu ludzi, pewnych norm postępowania, opartych nie o lojalność też, ale o merytoryczne strony. Centrum dyspozycyjne państwa, które jest odporne na naciski lobbystyczne, tak? Decyzje o wielkich programach nie zapadają decyzją jednej osoby. Nie powinny zapadać decyzją jednej osoby. No i tu jest cała gra do rozegrania, tak? Bo na tym polega kultura strategiczna państwa. Różnica między państwem peryferyjnym, rdzeniowym, państwem kolonialnym czy postkolonialnym, a państwem, no, które jest samodzielne, dumne i ma wielką tradycję, tak? I tu się rozgrywają te wielkie... Na przykład ja kiedyś się doceniałem. Uważam, że kulturowa sprawa jest najważniejsza w tej chwili przy reformie Polski. I w ogóle reforma systemu publicznego, który nie zreformował się od 30 lat. Prywatny biznes, prywatne życie ludzi musiało się absolutnie zreformować w ciągu ostatnich 30 lat. Polacy działający w strefie prywatnej, daleko od państwa, są absolutnie nowocześni, światowi, rynkowi, od piekarzy przez przedsiębiorców, tak, z takich globalnych, podczas gdy system polityczny żyjący z redystrybucji pieniądza publicznego i przykładania buzi do strumyka, który płynie, czasami są lepsze miejsca, gdzie się przykładać, czasami gorsze, absolutnie nie musieli tak bardzo. No, bo oczywiście są wyjątki, ja nie mówię wszyscy. Są bohaterskie przykłady, są ludzie wysokiej etyki, oddani państwu, ale to nie powinno być oparte o wyjątki czy wielką etykę, tylko system powinien działać, tak. I tutaj akurat jest absolutnie zaniedbania były, moim zdaniem, które widać w sprawach bezpieczeństwa też, bo jakość ludzi jest w centrum, znaczy powinna być w centrum, a nie jest. System publiczny nie działa w oparciu o jakość człowieka dobranego. W związku z tym funkcjonuje praca w tym systemie zupełnie w inny sposób. Tym dotyczy naszego bezpieczeństwa. A jednocześnie w tym systemie jest redystrybuowany ogromny pieniądz publiczny i są ogromne wydatki, bo politycy decydują o twoich i moich pieniądzach w ogromnej części. W Polsce jest ogromna część pieniędzy podatnika redystrybuowana w ten czy inny sposób. Kierowana do tu, to tam i to jest władza prawdziwa. Na tym ona polega. I tu jest wiele rzeczy, które bardzo szczegółowo opisuję na styku bezpieczeństwa i tego, które nie są optymalne, tak bym to ujął. Więc ta książka jest bardzo szczera pod tym względem. Tak. No to teraz tak, bo bardzo mocno myśląc o ewentualnej wojnie w Polsce, która by nie nadeszła, no to myślimy już w kategoriach tego, co się wydarzyło w ostatnim roku, tak? Czyli jadą czołgi, lecą drony, samoloty i tak dalej. No ale też mnie zastanawia, czy my jesteśmy gotowi na inne rodzaje ataku, no bo mieliśmy przecież taką sytuację, że rzeka zatruta, nikt nie zauważył, przez 2 tygodnie w sumie od Niemców się dowiedzieliśmy, że mamy zatrute rzeki. Tak się zastanawiam, czy my tu nie będziemy wystawiać czołgów, całą linię obrony, nie wiadomo co. A potem się okaże, że jednego dnia wszystkie rzeki mamy zatrute, każdy się napije wody z kranu i w sumie nie ma już Polski, bo coś wypiliśmy. No trudno mi się wypowiadać, że są takie tematy. Nie czuję się jakimś specjalistą, natomiast rzeczywiście walka o sprawczość to dotyczy poniżej wojny kinetycznej, trwania, niszczenia infrastruktury, która się już odbywa. No przecież ktoś wysadził ten Nord Stream, tak? Ktoś wysadza te instalacje amerykańskie. Tak? No, zapominamy o tym, no coś się wydarzyło, tak? Nie wiadomo kto. Nagle, tak? Bo to przepływy strategiczne się dokonują tam. I kto kontroluje no po prostu miarkę, czy mechanizm przepływów strategicznych, przepływów surowców, przepływu ludzi, projekcji siły, handlu towarami, tiry przejeżdżają, nie przejeżdżają, to ma ogromny wpływ na siłę państwa, na codzienne interakcje.
to jest, powiedziałbym, absolutnie kluczowe, żeby państwo polskie było na tyle silne, że skontroluje zasady, na jakich dokonują się interakcje na terytorium Polski, a optymalnie również wobec najbliższych sojuszników i rynków, od których zależy prosperita i bezpieczeństwo Polski. Oczywiście to już jest trudne, bo do tej pory załatwiały nam to sojusze bądź układy unijne, tak? Załatwiają nam rynek na przykład, tak? Mhm. Normalnie państwo samo musi dbać o to w bilateralnych układach albo przez swoją siłę wojskową. Mhm. Tak? To jest normalne ułożenie świata. Przez sojusze, wchodzenie do Unii, zabezpieczamy sobie to, oddając część niepodległości. No i tu jest zerowa miara jakaś potrzebna. Tak? No to Unia. Unia to jest też temat od czasów Brexitu, ale teraz jeszcze bardziej dający do myślenia. No bo w zasadzie tak jakby spojrzeć na to teoretycznie, czytałem kiedyś taką książkę, no to były tam warunki Unii politycznej, jakiejkolwiek, która, żeby mogła przetrwać, musiała spełnić cztery warunki. Nie pamiętam wszystkich, ale pamiętam, że była wspólna kultura, wspólna religia i na pewno to, co mnie uderzyło, wspólny język. I co najmniej tego jednego warunku Unia Europejska nigdy nie spełniała i spełniać nie będzie. Więc pytanie, czy to jest taki kolos na glinianych nogach i już jesteśmy u syłku, czy może on z tej tutaj wschodniej wojny wyjdzie jednak wzmocniony i jakoś to będzie wielki potencjał na przyszłość? Wydaje mi się, że jeżeli Unia Europejska się nie zreformuje i nie uzgodni wspólnej polityki zagranicznej, ale która będzie odpowiadała aspiracjom Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, do tej pory tak nie było, w szczególności poprzez trzymanie Rosji poza systemem europejskim, bo tego nie chcieli Niemcy, to Unia się rozpadnie, dlatego że ta wojna ujawniła absolutny spór na temat tego, czym jest Rosja dla Unii. Niemcy i Francuzi chcieli, żeby Rosja była nawet docelowo częścią Unii kiedyś w przyszłości, bo do tego by się sprowadzało. A Polacy nie chcą tego o tym słyszeć. I Ukraińcy byli gotowi pójść na wojnę o to. A to jest dużo ważniejsze niż trwanie Unii. Znaczy, takie rzeczy rozstrzygają los narodu. Więc ja, tylko Niemcy na razie nie chcą tego zrobić. Niemcy nie chcą, bo ich kontrakt społeczny i kontrakt ekonomiczny korzystał na istnieniu Rosji w odpowiednich parametrze tej Rosji, tak? Prawda? Zmiana przez handel i takie tam wymysły niemieckie, które tak naprawdę były tylko wytłumaczeniem dlatego, że korzystali i wzmacniali swoją potęgę przy współpracy z Rosją. I to nawet było aneksji Krymu w 2014 roku. To jest skandalem przecież. Nie? Więc tak bym to ujął, że to jest... Unia musi rozstrzygnąć, czym jest też wobec Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie wspierają Europę tylko wschodnią i Skandynawię, a Francuzi i Niemcy nie podoba im się to, bo to zmniejsza ich siłę. No. Unia na przykład polsko-litewska, która też miała burzliwe czasy, przetrwała dlatego, że było wspólne zagrożenie wewnętrzne. Najpierw Krzyżacy, później Moskwa. I dlatego była Unia w Krewie, później Unia Lubelska, bo korona pomagała Litwie. Litwini sobie nie radzili z Moskwą. Tak. Dlatego na lepszych warunkach dla korony polskiej była Unia Lubelska, gdzie Polska przyłączyła sobie Ukrainę na przykład całą, tak? I powstała wielka magnateria. Nie? No i tutaj Unia Europejska musi sobie jasno powiedzieć, nie ma zgody, tak? Ja uważam, że nie będzie zgody w Polsce na to. No i jeżeli Niemcy nie zbudują fortecy Europa, wypychając Rosję z systemu i nie uznają, że muszą płacić za to, będą mieli swój rynek, tylko będą chcieli zapraszać Rosję do Europy, to nie będzie Unii. Ona się rozpadnie. Mhm. Bo Amerykanie też nie będą chcieli takiej Unii. Po prostu. I Niemcy muszą sobie z tym poradzić mentalnie albo przeforsować. No i Niemcy po prostu cały czas pyskują, no, można tak powiedzieć. Tak? Skakują. I tyle. Chiny z kolei chcą globalizacji jak zawsze, no bo na niej zarabiają, wiadomo, a Amerykanie chcą deglobalizacji, więc tu jest konflikt interesów ewidentny. Co dla nas oznacza deglobalizacja? Bo z jednej strony wydaje mi się, że może zwiększyć się zagrożenie, bo im bardziej państwa są podzielone i jednostkowe, no to tym, no jakby nie było, ta Unia jakimś tam, przynajmniej jeśli patrzeć na taki track record, no to jednak zapewniła pokój tym państwom, które w niej były przez ten czas w takiej lub innej formie. Natomiast, no więc z jednej strony
ta deglobalizacja wygląda trochę bardziej niebezpiecznie. Natomiast z drugiej wydaje się, że gdyby tak odciąć faktycznie Chińczyków od wszelkiej produkcji tego świata, a przynajmniej od części, no to taki kraj jak Polska mogłyby być świetnym beneficjentem tego, stając się, no jakby nie było, mega konkurencyjną siłą roboczą, jeszcze bardziej niż teraz, gdzie już przecież mamy amerykańskie i niemieckie firmy, ale może, moglibyśmy być może dzięki temu stać się takimi mini Chinami w tym regionie. Czy to jest możliwe, czy... Znaczy musimy rozumieć, jaka jest skala Chin, jaka jest skala Polski. No, wiadomo. Chiny mają skalę globalną, w tym sensie, że mogą właściwie, trudno je zastąpić w ogóle na skalę globalną. Ale oczywiście można by część produkcji przenieść do Polski. Po to, żebyśmy awansowali w marży i w podziale pracy. Tak, to prawda. Ale Amerykanie mają taką wazę, że nie chcą zasadniczo tego robić aż tak bardzo. Tak jak robili to w latach 50., gdy był plan Marshalla. Otwarcie swojego rynku na towary z Europy, która podnosiła się z płomieni wojny. Amerykanie odbudowywali, zadawali jej bezpieczeństwo. Teraz Amerykanie nie chcą dawać, Amerykanie żądają. To jest różnica. Podczas gdy Chiny chcą dawać. I ostatnio w Davos było przemówienie tego bliskiego współpracownika Xi Jinpinga. Temat gospodarki. Chińczycy prezentowali się jako obrońca ładu kapitalistycznego. Tak jak do tej pory, na spokojnie. Nie, my nie burzymy. My staramy się, żeby było tak samo. Budujemy. To inni chcą burzyć. Handlujcie z nami. Kapitalizm jest dobry. Marża jest dobra. I prezentowali się jako siła spokoju, siła utrzymania globalizacji. Amerykanie żądają tej globalizacji, protekcjonistyczne ustawy wprowadzają, więc nie wiem, czy ta strategia amerykańska jest dobra i między innymi dlatego Niemcy wierzgają, bo nie dostają nic w zamian, tak, sensownego. Amerykanie żądają tylko posłuszeństwa po linii bezpieczeństwa, a Niemcy by chcieli gospodarczych koncesji. Czyli w zasadzie tak naprawdę wydarzyć się może totalnie wszystko. Wszystko się może wydarzyć. Rozmawiamy pod koniec stycznia 2023 roku, wszystko się może wydarzyć. Właściwie 2023. Czy uważasz, już zmierzając do końca, koniec tej wojny, jakbyś tak miał obstawić? Wygra Ukraina, wygra Rosja, czy będzie jakieś porozumienie, które tak naprawdę będzie oznaczało, że wszyscy przegrali? Wydaje mi się, że będzie jakieś porozumienie po tym, jak któraś ze stron osiągnie przewagę w tym roku, które nikogo nie będzie zadowalało i będzie tylko pieredyszką, będzie tak jak pokój w Tylży w czasach napoleońskich, by było wiadomo, że wszyscy się przygotowują do ostatecznego rozstrzygnięcia. I my będziemy musieli Ukrainie pomóc. W tym sensie materiałowym, sojuszniczym, może nie bezpośrednim udziałem, ale będzie jakiś pokój czy rozejm, który nic nie załatwi, tylko da odpoczynek, reorganizację obu stron. Tak uważam. I dobrze, jakby Ukraina wtedy się podniosła i zaczęła się reorganizować na prawidłowych zasadach ekonomicznych i politycznych. Ale no chyba, że Ukraina absolutnie wygra z hukiem wszystko, ale to będzie bardzo trudne. No, Rosjanie też mają broń atomową, Zachód nie chce tak pomagać w pełni. Przecież Zachód mógłby dać od razu całą tą broń i tak dalej. No, daje. Bo Ukraińcy mają liczbę, mają żołnierzy, którzy chcą walczyć, nie mają sprzętu. Ale nie chce dawać, bo nie chce skalować, chce, żeby było to po trosze. No. To jeszcze tylko końcowo zapytam, czy to może być dziwne pytanie, no ale w polityce nie ma sentymentów, więc czy Ukraina może nas kiedyś wystawić? Znaczy kiedyś nie za 50 lat, tylko tak naprawdę niebawem, bo znowu, obserwując tę politykę, ja mam wrażenie, że Polska jest takim najbardziej romantycznym krajem, przynajmniej w tej okolicy. Wszyscy inni po prostu patrzą Excelem i interesami, a Polska... jak pomaga to z dobroci serca? Znaczy nie, Polska pomagając Ukrainie absolutnie realizuje swój interes. Dlatego, że to Ukraińcy zużywają armię rosyjską, która by się zużywała inaczej na nas. Więc to, co robimy, jest absolutnie zgodnie z naszym interesem. Tak uważamy strategicznie w future. Natomiast jakby Ukraina, wszystko się zmienia. No, Ukraina za 50 lat, 70 lat może być naszym wrogiem, jeśli zmieni okoliczności. Układ sił się zmieni, zagrożenie Rosji odpadnie, ale póki co zagrożeniem jest Rosja, ten nasz wróg jest naszym wrogiem, łączymy siłę, no to życie, tak. Po prostu Niemcy walczyli z Amerykanami, tak, a teraz są sojusznikiem, tak, i byli przeciwko sobie tym sojusznikiem. Japonia walczyła z Amerykanami, a potem była sojusznikiem przeciwko sobie tam, no. Zagrożenie wyznacza, to nie sentymenty, nie przeszłość. Przeszłość pod tym względem nie ma znaczenia. Liczy się tylko przyszłość, bezpieczeństwo i szanse rozwojowe, bo dzieci, wnuki chcą mieć lepsze życie i mają prawo
żądać tego i my mamy obowiązek dbania o to, więc tylko liczy się przyszłość. Przeszłość tylko jako źródło wniosków ogólnych, natomiast nie należy emocjami. Ja mówię to bardzo brutalnie, ja wiem, że to denerwuje, ale niestety tak jest. To nie jest waluta w stosunkach międzynarodowych, tak? Rozumiemy? To nie jest tak, bo to jest manipulacja, nie jest lewar. Że coś się kiedyś wydarzyło, to my teraz po prostu żądamy, bo jesteśmy moralnie lepsi. To politycy się uważa, że ktoś manipuluje, żeby uzyskać za darmo coś. To jest brutalne, nie? Ale tak jest. Inaczej by Japończycy nie byli najlepszym i najbliższym i najpotężniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo tak jest teraz. Prawda? A Niemcy z Francuzami by ciągle walczyli. A tymczasem to się zmienia, bo się zmieniają okoliczności. No to podsumowując to, miejmy nadzieję, że te okoliczności będą nam sprzyjały. Cieszę się, że są trochę lepsze niż rok temu i być może jak spotkamy się za rok, to nie będziemy mogli powiedzieć, że to jest druga rocznica wojny, bo to już będziemy mówić, jak się ta wojna zakończyła i dlaczego jest teraz lepiej, oby tak było. No więc mam tylko jeszcze jedno pytanie, ostatnie charakterystyczne dla tego programu, które zadałem Ci też rok temu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia. Jakaś aplikacja, podejrzewam, na telefonie, która mi coś dostarcza, przecież powiedziawszy, nie wiem, coś, jakieś informacje, albo coś mi robi, że coś wiem, tak, albo mam ich trochę, więc, a one nie są drogie, prawda? Swoją drogą zachęcam, że to może być coś takiego jak strategyczny wykup abonamentu z miesięcznego w Strategyny Future. Będzie niedługo też aplikacja na telefony Strategyny Future, więc zachęcam, że można coś powiadomienia. Ale no coś takiego, mam dużo po prostu takich rzeczy i no, to może tak odpowiem. Okej, okay. Super. No to ja dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą i predykcjami. Miejmy nadzieję, że te jak najbardziej pozytywne się ziszczą, a te negatywne jednak się odwrócą, no bo przyszłość ostatecznie zawsze nie wiadoma, więc zobaczymy. W podzięce jeszcze mam książkę. Rok temu dałem Ci 48-godzinną dobę, bo taka też Twoja była i być może jeszcze jest. Dlatego dzisiaj nawyki 2.0. A, super. Także oby służyła Tobie lub kolegom i koleżankom z zespołu. Trzymam kciuki również za sprzedaż Twojej książki. No i co? Trzymajmy kciuki też za nas wszystkich, za nasz kraj, za to, żeby się rozwijał i żeby te ostatnie 30 lat się jednak przedłużyło trochę, te dobre 30 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I wszystkiego dobrego. Cześć.